Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Maniak. Witam was w kolejnym odcinku z gry Outlast. Jak pamiętacie lub nie, musimy znaleźć trzeci bezpiecznik, którego no nigdzie nie mogłem znaleźć. Więc co? Będzie trzeba jakoś go gdzieś poszukać tutaj. Tutaj było dwóch psycholi. Nie pamiętam, gdzie jest ten jeden. Okej. Aha, bo tutaj, dobra. Są bezpieczni. Okej. Mam jeden. Jacy ich już jest? Jeden. Dobra, ale co, on będzie mnie gonił, czy jak? Bo nie wiem. Chciałbym się dowiedzieć. Dobra, ja się chowam. Nie chcę, żeby mnie znalazł gdzieś. Kurczę, ale muszę znaleźć ten trzeci bezpiecznik. Gdzie on może być? Dobra, idę tutaj. Bo za mną jest na pewno. Dobra. Spoko. Okej. Kurczę. O, tu mamy ten bezpiecznik. No i teraz trzeci muszę znaleźć. Mam dwa, jeszcze jeden. No nie wiem, czy on jest gdzieś na zewnątrz, czy on gdzieś jest w budynku. Tutaj gdzieś w okolicach. Naprawdę nie wiem. Już nie wiem też, gdzie ten gościu poszedł. Bateria jest. Aha, on jest tutaj, tak? Czyli to jest ten, który tutaj był. Ale teraz pytanie. Czy tamten jest po prawej, czy już poszedł sobie tam na wprost? Zakładam, że mógł iść. Zobaczę jeszcze tutaj, czy nie ma żadnych bateryjek. No, chyba nie ma. Też nie chcę ich za bardzo tak tracić, tych baterii, bo co prawda niby mam 6, ale... Ale wolałbym jednak, żeby mieć mniej. Znaczy, żeby mieć więcej, nie żeby mieć mniej. Dosyć logiczne chyba. Chodzi ten teraz. Ten gościu jest. On za mną jest? Thank you.
Jest. Dobra, no. A wiem, gdzie się schowam. Kurczę, mam nadzieję, że gdzieś znajdę ten bezpieczny. Kurczę, no ale jak tu go nie ma, to musi być albo w innym pomieszczeniu. Albo nie wiem gdzie. A też nie chcę was zarządzać dwoma odcinkami z tym, że szukam... szukam bezpiecznika, bo to by bez sensu by było. Czy on mnie zauważy? Dobra. Jeszcze tutaj coś jest. Aha, bo tutaj było to wejście, tak? Do sypu na bieliznę. Tej bietary nie widzę. Co to było? Aha, bo to jest, żeby otworzyć drzwi, dobra. Potrzebny klucz. Na dół nie muszę iść, bo nie widzę sensu. Tam coś jest? Można i tak. Mam. No szkoda tu baterii, ty. Kręcić to się można, wiadomo, ale... No chodź, chodź. Tu jest bezpiecznik chyba. Albo bateria. Ale wydaje mi się, że bezpiecznik. Znalazłem trzeci bezpiecznik chyba. Dawaj! Dobra, sorry, ja nie chciałem, przepraszam. Dobra. Oczyp się ode mnie w końcu. Kurczę, będzie migają w tym dniu. Nie mam co robić, tylko się z nim migają. O kurczę! Dobra, zamykaj te drzwi. Do widzenia.
Walczymy. Czy aż tak się lubi bawić? No dawaj, dawaj, dawaj. Chodź tu. Mam nadzieję, że mi się bateria w wypadzie nie rozładuje do momentu, aż będę skończył odcinek. Dobra. Spróbuję wyjść. O Jezu! O Jezu! Ale się wystraszyłem teraz! O kurde! Nie no! To mnie w chuja zrobił, naprawdę. Weź go! Weź tego swojego brata. Weź go stąd, o parę lat. Pierdolę. Do widzenia. Niech on się tam... się tam bawi. Zanim on otworzy te drzwi, to już zdążę. Mam! Jest. No, trzeba wymienić baterię. Udało mi się zdobyć tą trzecią baterię. Tylko pytanie, czy on tutaj jest. Dobija się. Chyba tu idzie. Idzie, idzie, idzie. Do widzenia. Panu. Dawaj no, szybciej. Trzy baterie zużyłem na nim. Co mam teraz zrobić? Ej, bez przesady. Jakiś bug czy co?
No i co, ja muszę wczytać grę od nowa chyba, nie? Bo co mam z tym zrobić? To gdzieś spadło. Tylko nawet nie wiem gdzie. Dobra, wczytam grę od nowa. Zaraz się widzimy. Dobra, jestem. Powiem wam tak. Nie wiem co mam zrobić. Prawdę nie wiem. Co mam powiedzieć? Znalazłem bezpiecznik, ale niestety... Gdzieś mi to gościa wsiąkło. Myślałem, że jak poczekam, to... To będzie coś jakoś lepiej. Ale niestety nie jest i... W zasadzie nie wiem, co mam robić, bo... Bo niestety... Zgubiłem... Czy zgubiłem? Tu potrzebny mi jest klucz. Tamto jest pomieszczenie tamto. Musiałbym iść... Chyba na sam dół. Chyba, że do pralni pójdę. Nie tam, ale myślę, że do pralni, jak najbardziej mogę. W pralni może znajdę tego gościa. O Jezu! A ty, kurde, nie wiedziałem, że on ma maczetę, ale mnie zaskoczył skubaniec. Kurcze. Nie, poważnie mam tam znowu iść. Co rusz to psycholi jacyś. Ale ja chcę tylko sypnę ubrania. Znaleźć. Resztę mam gdzieś. Nie wiem, czy on tam mało zostawić sobie samego, czy jak? Myślałem, że to jest pralnia, ale... Ale chyba nie. Gdzie mam iść? Błąkać się też za bardzo nie chcę. Bo szkoda mi baterii. Mam 4. Tak więc, no nie wiem, tu mam się cofnąć. Czemu głupi? Nie mam szukać tego sypu, czy co? Co tu robić. Naprawdę pogubiłem się w tym wszystkim. O, proszę bardzo.
Coś czuję, że... Ej, sorry, no weź, odejdź. Co ja ci zrobiłem? Dobra. Uff, uciekłem mu. Dobra, mogę iść dalej. Mamy kolejny poziom. Zamykam te drzwi. O, kurczę. Tyle biegania. Follow the blood. Mamy kolejną baterię. 7 baterii, ładnie. Ale ja nie chcę iść za krwią. Czy muszę? Chyba muszę, co? Możesz, kurde. Okej. Aha. Okej. Muszę tam iść. Szukam sobie dokładnie jeszcze to pomieszczenie. Dobra. Nic tu nie ma, widzę. Wow. Znowu ten Wild Rider chyba. A co ja mam tu robić? Baterię mam. Okej. Spoko. No kurde. Chodź tu, bo ktoś tam zakatrupi. Powiem wam szczerze, że chciałbym, żeby było mniej strasznie, ale... No chyba się nie da, w ogóle nie miałem dokumenty. Ma dwa, fajny paperclip. Dobra. O, jest tych projektów trochę. Dobra. Jeszcze trochę baterii mamy. Co? Chciał tutaj zobaczyć. Ciekawe, czy to nie jest ta sala tego doktora Traigera. Chyba to jest ona właśnie. Ale baterię teraz sobie wymienię.
nic tu ciekawego nie widzę na razie. Okej. Nie masz baterii jakiejś? Chyba nie. Naprawdę po cienku to jest taki klimat, że jeżeli nie graliście, to sobie nie wyobrażacie, jak to jest grać po cienku. No, oczywiście specjalnie tak robię, bo aha, okej. Co to jest? Ołtarz. Prawdopodobnie. Ale nie chcę widzieć, co to robili z tą windą. Chyba. Co on napisał w ogóle? Nie pij tej wody, to jest było poprzednie. Okej. Kłamstwa. No CIA w zasadzie. Ma wiele takich tajemniczych projektów, o których nawet rząd nie ma pojęcia. Także no. Także ciekawie, naprawdę ciekawie. Naprawdę. Kurczę, gdzie to idzie? Gdzie to mogę iść? Szkoda baterii, panie. A gdzie mam iść? Oczywiście. Dobra. Oni chodzą na boso, a słychać jakby w butach chodzili. Dobra, tu sobie zakończymy odcinek. Najważniejsze, że znaleźliśmy bezpiecznik i wydostaliśmy się z tego dołu. A teraz przejdziemy tych dwóch durni i będziemy szli dalej. Co, ja się z wami żegnam. Na razie i cześć. No. I cześć, yo.